Hejka, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, pogadamy sobie o maturze, o moich sposobach na stres, o tym, co ja w ogóle sądzę na temat matury i dlaczego moim zdaniem nie warto się super mocno nią przejmować, o kilku moich protipach, co zrobić przed maturą oraz o tym, co ubrać. Więc słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, słowem wstępu, możemy zacząć. Słuchajcie, najpierw zaczniemy może o tym, co ja sądzę na temat matury i dlaczego uważam, że nie warto się nią super mocno przejmować. Po pierwsze, moim zdaniem matura jest ważna tylko w momencie, w którym wy chcecie pójść w dalszą część edukacji, czyli wiecie, wybieracie się na studia, bo jednak no, przez to się jakby dostajecie. To jest wasz taki bilet wstępu na studia, więc w momencie, w którym się wybieracie na te studia, będziecie aplikować, no to wtedy ona jest ważna. No i to jest oczywiste, że wtedy sobie ją wartościujecie w odpowiedni sposób. Natomiast w momencie, w którym na przykład nie macie planu na siebie, nie wiecie na jakie studia pójść, co zrobić, to słuchajcie, po pierwsze najpierw sprawdźcie, jakie są kierunki studiów, bo wiele uczelni ma naprawdę w tym momencie, powiedziałabym, wiele ciekawych i bardziej nowoczesnych kierunków studiów. Wiele z nich na przykład będą się dopiero otwierać, albo jest drugi rok istnienia tego kierunku, więc warto poszperać jakby też na uczelniach. Tym bardziej, że nie każdy kierunek jest tak oczywisty, bo przykładowo, mówiąc o dziennikarstwie, jest to bardzo szeroki kierunek i ja jestem z niego bardzo zadowolona. Natomiast pamiętajcie też o tym, że studia to nie jest obowiązek po maturze. Nieważne, czy skończyliście liceum czy technikum, to moim zdaniem w obecnych czasach tak naprawdę mamy wiele możliwości rozwoju po maturze, bo możemy pójść sobie na jakiś kurs, możemy pójść do pracy, rozwijać się w inny sposób, nie tylko przez studia, więc nie zamykajcie się w tej bańce, że jak piszesz maturę, to musisz pójść na studia, bo obecnie powiedziałam, że to w ogóle nie jest prawdą. Studia są fajne i ja na przykład byłam osobą, która od początku liceum wiedziała, że pójdzie na studia, no ale ja wiedziałam, ktoś nie musi i jest to zupełnie super, jest naprawdę wiele opcji. Mam na przykład znajomą, Paulinę, którą serdecznie pozdrawiam, która obecnie jest au pari w Stanach. Możecie jej dokonania obejrzeć, słuchajcie, na kanale Polki Abroad, mega polecam. To tak bardzo jakby poboczna sprawa, ale można też tak. No i tak, więc już mniej więcej mamy, wiecie, obrane w głowie, co chcemy robić, mniej więcej jaki kierunek. Natomiast słuchajcie, w ogóle na to, jaki kierunek chcecie wybrać, macie też bardzo dużo czasu, bo tak naprawdę dopiero po wynikach rekrutujecie się na studia, więc tak naprawdę jest to dopiero w lipcu, więc spokojnie, macie jeszcze bardzo dużo czasu. No ale właśnie, mamy bardzo dużo czasu do rekrutacji, a mało czasu do matury. Więc jak to wszystko ogarnąć, jak się nie stresować, jak nie pogubić się w tych ostatnich rozrachunkach z powtórkami i tak dalej. Po pierwsze, jeżeli macie ogromne problemy z powtórkami, to ja polecam sobie to bardzo mocno rozplanować. Ja na przykład tak rozplanowałam sobie powtórki z polskiego i z historii, że codziennie na przykład czytałam sobie przez godzinę. Ile przeczytałam, tyle powtórzyłam. Ale na przykład była to godzina, stricte godzina. Więc w taki sposób. Po drugie, jesteśmy na ostatniej prostej. I co też na tej ostatniej prostej warto jest zrobić? Po pierwsze, ja osobiście ustaliłabym na Waszym miejscu taki deadline, że na przykład na 2 dni przed maturą, czyli tam bodajże 2-3 maja, że już nic nie powtarzacie. Że to są 2 dni totalnego chillu dla Was. I tak samo uważam, że pomiędzy danymi egzaminami nie powinniście powtarzać. Ja na przykład tak robiłam, dlatego że ja wiem, że ja bym się we wszystkim pokupiła. Ja wiem, że ja bym się bardzo stresowała tym, że to powtórzyłam, ale tego nie powtórzyłam. A słuchajcie, wy już to wszystko umiecie. Wy już to wszystko powtarzaliście milion razy. Pisaliście pewnie masę jakichś kartkówek powtórzeniowych, czy przerabialiście jeszcze ostatkami sił, jakieś wzory matematyczne, bądź zadania z biologii czy historii, więc serio, wy już to wszystko umiecie, nie przejmujcie się tym, bo to będzie w Was budowało po prostu stres, moim zdaniem. Ja na przykład wiem, że u mnie by to totalnie nie siadło, więc tak. Kolejną rzeczą, o której trochę wspomniałam na samym początku, to też warto sobie
warto sobie jakby podejść do matury na zasadzie, jaką ona ma dla nas wartość. Czyli no właśnie, czy jest ona dla nas ważna po prostu, czy jest ona dla nas ważna, bo wybieramy się na studia, czy jest ona dla nas nieważna, albo jest dla nas obojętna, bo na przykład nie wybieramy się na studia, albo nie wiemy, co ze sobą zrobić. To jest spoko. Ludzie, nie musicie w wieku 19 lat wiedzieć, co będziecie robić za 5 czy 10 lat. Słuchajcie, to, że ja jestem na studiach, to nie oznacza, że na przykład ja wiem, co będę robić. Totalnie tego nie wiem, bo to jest moim zdaniem awykonalne, żeby w tak młodym wieku po prostu być świadomym, co na pewno chcemy robić, a czego na pewno nie. Więc serio, luz. Po drugie, odetnijcie się też trochę od mediów. Chodzi mi tutaj o to, że no, przez to, że zbliża się matura, więc teraz dużo częściej będzie w radiu słyszane to słowo i to też może w Was budować kolejny stres, a nie ma to najmniejszego sensu. Ponadto pomiędzy znajomymi też polecam na przykład totalnie się rozluźnić, czyli zamiast wieczorem dodatkowo jeszcze kolejny raz powtarzać ten temat, weźcie się, nie wiem, spotkajcie na kawkę albo nie wiem, pograjcie sobie w Among Usa. Chociaż nie wiem, czy to jest tak popularne teraz. Ja akurat przed maturą takie coś robiłam, no ale to już jest rok różnicy. Też takie trochę inne rzeczy, które moim zdaniem też są ważne. Po pierwsze, zawsze dzień przed egzaminem przygotujcie sobie, co musicie ze sobą zabrać. Czyli wiecie, tam długopis, dowód osobisty, tam chusteczka, wodę. Już nie pamiętam, co tam dokładnie można wnieść, ale wy wiecie. Ponadto ogarnijcie sobie też stylóweczkę, czyli to, co ubierzecie. Po pierwsze, postawcie na wygodę. Po drugie, sprawdźcie, jaka będzie pogoda, bo na przykład w tamtym roku było chłodno i lepiej było się ubrać trochę grubiej. No i właśnie, jeżeli chodzi o ubiór, to ja na przykład polecam nie tylko ubierać się biało-czarno, bo ja na przykład na jedną z matur rozszerzonych poszłam w brązowym garniturze, który uwielbiam i który, jak obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno kojarzycie, o który garnitur chodzi, bo no lubię w nim chodzić. I to też jest spoko opcja, dlatego że dalej to jest neutralny kolor, a Wy będziecie czuć się w nim spoko. I uważam, że nie zawsze stylizacja musi, stylówka, ubiór musi być biało-czarny, bo może być biało-szary, czarno-szary i brązowy. Dalej to jest, wiecie, ta neutralna strefa kolorów, a Wy będziecie czuć się super. Ja na przykład osobiście, jeżeli byśmy mówili o takich obecnych trendach, to myślę, że ja na pewno na jedną z matur ubrałabym czarne, klasyczne, wiecie, spodnie z garnituru, do tego biały top i na to marynarę, bo moim zdaniem to jest mega basic, ale to też jest super. Po drugie, postawcie też na ubiór, który będzie Wam dodawał pewności siebie, dlatego że pewność siebie daje nam bardzo dużo do ograniczenia stresu. Tutaj też na przykład, jeżeli lubicie się malować i czujecie, że to Wam dodaje pewności siebie, pomalujcie się. Jeżeli macie ulubioną parę, jak to się mówi, kolczyków, uwierzcie ją, ona też Wam doda pewności siebie, też będziecie się super czuć. Naprawdę, czasem takie małe rzeczy, które w ogóle nie są związane jakby z samym egzaminem, bardzo dużo mogą nam dać. No ale co zrobić w momencie, co można jeszcze zrobić przed samym egzaminem? Po pierwsze, posłuchać ulubionej muzyki. To też jest coś, co pewnie większość z Was, większość z nas uspokaja i wiecie, mamy wtedy taki fajny flow, taki fajny vibik. Na przykład potańczyć. Ja też jak się bardzo stresowałam, a już nie mogłam posłuchać muzyki, bo na przykład stałam już przed salą, to sobie delikatnie, wiecie, bujałam się tam, bo słuchajcie, ja jestem dziwna, ale to jest mój sposób na zwalczenie stresu. No ale co zrobić w momencie, kiedy już siedzimy przed kartką, jesteśmy na egzaminie i nagle mamy totalny blackout w głowie. Nie pamiętamy nic, jesteśmy totalnie zestresowani, jedyne na co mamy ochotę to wyjść z sali. Ale słuchajcie, po pierwsze, nie wychodzimy z sali. Po drugie, staramy się na te przynajmniej 2 minuty skupić się na naszym oddechu. Dlatego, że w momencie, kiedy zaczniemy spokojnie, skupimy się na oddechu, a nie na tym, co jest na kartce. Wrócimy, uspokoimy sobie głowę w środku. Będzie nam łatwiej się skupić, po prostu. Co jeszcze można zrobić? Ja na przykład, jak się bardzo, bardzo stresowałam, bo totalnie na przykład nie wiedziałam, jak mam rozwiązać zadania na matmie, albo czytałam treść zadania na historii, miałam takie, przepraszam bardzo, ale tego chyba miało nie być.
No to co robiłam? Jest taka metoda psychologiczna, nazwijmy to tak, bo do końca nie wiem, jak ona się nazywa. Chodzi tutaj o takie tapanie się. To jest bodajże metoda butterfly, coś w ten deseń. I no oczywiście to by trochę dziwnie wyglądało, sobie tak się działa, ale ja sobie po prostu tapałam sobie o kolano, łączyłam to też z oddechem i było mi wtedy dużo łatwiej się skupić, bo jakby przenosiłam na chwilę to moje myślenie z egzaminu na myślenie o tym, że sobie po prostu jakby tak tapam. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kolejne rzeczy to jest to, żeby, jak już powiedziałam, warto sobie odpocząć, to warto jest też zadbać o nasz sen, dlatego że w momencie, w którym się nie będziecie wyspiać i będziecie przychodzić zmęczeni na egzamin, to uwierzcie mi, że będzie Wam bardzo trudno się skupić, a tutaj jednak staramy się, żeby to skupienie było 100%, nawet 200%, dodajcie sobie jakąkolwiek liczbę, żeby było najlepsze, jakie może być, dlatego że w momencie, kiedy będziecie pisać ten egzamin, będzie on trwał minimum godzinę, półtorej, dwie, to w tym momencie całą swoją wiedzę po prostu będziecie musieli wylać na tą kartkę. Po drugie, pamiętajcie też o tym, żeby zjeść śniadanie, dlatego że egzamin jest o 9:00. Zanim wy wyjdziecie, zanim cokolwiek, to uwierzcie mi, że będziecie mega głodni, a nie ma nic gorszego jak siedzenie i czucie głodu. Nie, słuchajcie, to nie ma najmniejszego, znaczy to ma ogromny sens i to jest bardzo ważne, żebyście po prostu pamiętali o tym, żeby zjeść, żeby się wyspać, żeby się wygodnie ubrać i tak, żeby nie było Wam za ciepło albo za zimno, bo to też będzie odciągać Waszą uwagę, a najważniejsze jest właśnie to skupienie w tym momencie. No i tak, w sumie chyba powiedziałam o wszystkich rzeczach, o których chciałam wspomnieć. A teraz na ostatnie, słuchajcie, dni przed maturą i tak dalej, popowtarzajcie to, co musicie, a później sobie wychillujcie, oglądnijcie po raz tysięczny Wasz ulubiony serial, pójdźcie sobie na spacer, poczytajcie książkę, zróbcie coś dla siebie, dlatego że no, już włożyliście bardzo dużo pracy w te... Włożyliście już bardzo dużo pracy w ten egzamin, uczyliście się przez te 3-4 lata, więc na pewno Wam super pójdzie. Ja trzymam za Was, słuchajcie, kciuki. Jeżeli ktokolwiek z Was ma jeszcze jakiekolwiek pytania na temat matury albo na temat studiów mojego kierunku czy coś, to po pierwsze tutaj w karcie na górze, albo tu, wiecie o co chodzi, dodam Wam filmik na temat moich studiów, bo taką pogadankę też Wam nagrałam i mam nadzieję, że może komuś się to przyda. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie związane ze studiami, a raczej z rekrutacją, każda uczelnia ma inne, więc ja tutaj nie chcę mówić o niczym, natomiast mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że Wam się odsyłam Was do mojego Instagrama, gdzie możecie pytać mnie o co chcecie, staram się odpisywać na wiadomości, większość wiadomości od Was. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał i że Wam się podobał. Ja słuchajcie, życzę Wam wszystkim powodzenia, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Buziaki, bye!